Prezentacja Volvo S60, 2008 rok, pierwsza rejestracja luty 2009, także ostatnia edycja. Egzemplarz po drugim lifcie, wersja Momentum. Przebieg niewielki, bo 175 tysięcy bodajże, ale to zaraz sprawdzimy, jak przejdziemy do wnętrza. Kolor szary, tak jak widzicie. Ostatni lift w wersji Momentum, tak jak widzicie, mamy bardzo fajny zderzak przedni z takim dodatkowym spoilerem. W lusterkach mamy kierunkowskazy. Wersja Momentum, czyli mamy lakierowane doły zderzaków i doły progów. Auto stoi na 18-calowej feldze. Tu jest napis OZ na tych felgach, niby felgi włoskie. Nie wypowiadam się, czy to są oryginalne, czy nieoryginalne, bo nie wiem, tylko mówię to, co jest napisane. Mamy czujniki parkowania, mamy charakterystyczną chromowaną listwę na tylnej klapie. To jest właśnie zarezerwowane dla tej ostatniej edycji. Auto ładne, bezwypadkowe w 100%. Kilka elementów miało lakierowanych. Zaraz przejdziemy do pomiaru powłoki lakierniczej. Z wyposażenia mamy ksenony, czujniki parkowania, pełną skórzaną tapicerkę z pomarańczowymi przeszyciami, tempomat, wielofunkcyjną kierownicę, klimatronik dwustrefowy i podgrzewane przednie fotele. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę Wam, jak w tym konkretnym egzemplarze wygląda lakier. Maskę mamy aluminiową, 80 mikronów, tak jak widzicie, mamy oryginał. Prawy przedni błotnik, drugi lakier, 200 mikronów, 190 mikronów. Prawe przednie drzwi, 180 mikronów, 170, także mamy drugi lakier. Prawe tylne drzwi, 190 mikronów, 250 mikronów, 260 mikronów, także mamy drugi lakier. Błotnik tylny, prawy, oryginał, 130, 150. Zobaczymy sobie maskę, znaczy klapę tylną, oryginał. Mamy plastik i lecimy lewą stronę. Oryginał, lewy tylny błotnik, lewe tylne drzwi, oryginał, drobne jakieś zarysowania mamy, lewe przednie drzwi, oryginał i lewy przedni błotnik, oryginał. No, tutaj mamy oryginał, a tutaj mamy drugi lakier, czyli tutaj musiał być lakierowany ten element. Jak widzicie, przesuniemy po centymetrze, to mamy w tym miejscu po prostu jakieś musiało być delikatne uszkodzenie. Jeszcze zobaczymy sobie dach. Dach oryginał. Także podsumowując, lewy przedni błotnik, prawy przedni błotnik, prawe przednie drzwi i prawe tylne drzwi mamy drugi lakier. Raz, dwa, trzy, cztery elementy posiadają drugi lakier. Uważam, że nie ma tragedii. Samochód jest w 100% bezwypadkowy, to powtarzam i na to daję gwarancję. To, że były elementy lakierowane, nie znaczy, że auto jest powypadkowe. To jest kwestia tak naprawdę jakichś szkód parkingowych, tego typu rzeczy. Auto ze Szwecji, także macie pewność, że auto jest bezwypadkowe. Do auta mam drugi komplet kół, 16-calowe aluminiowe felgi, opony z kolcami, ładne, zimowe, warto sobie kolce powyciągać. Felgi też w ładnym stanie, także tutaj nie trzeba będzie przeprowadzać żadnej regeneracji. Silnik, zapomniałem powiedzieć, jaki tutaj jest silnik. Silnik mamy 2.4, benzynę 170 koni, pięciocylindrową, najbardziej pożądaną tak naprawdę i na polskim rynku, i na szwedzkim rynku. Najbardziej niezawodna jednostka. Wnętrze, tak jak widzicie, czarne skóry, pomarańczowe przeszycia. To jest zarezerwowane właśnie dla ostatniego wypustu S60. Tak samo boczki mają pomarańczowe przeszycia, dywaniki mają pomarańczowe obwódki. Tutaj naprawialiśmy fotel, był delikatny, był tutaj pęknięcie standardowo w tym modelu. Kierownica taka sportowa, air-designowa, też zarezerwowana dla tej edycji. Klimatronik dwustrefowy, czujniki parkowania, czujnik deszczu. Także takie wyposażenie mamy tutaj w tym egzemplarzu. Zaraz zobaczymy sobie przebieg. Oczywiście jest wgrane polskie menu. Przebieg dokładnie 175-264. Polskie menu wgrane w zegary. Tak wygląda słynna jednostka pięciocylindrowa od Volvo. Pojemność 2.4, 3.5 dokładnie. 170 koni, silnik bardzo stary, bardzo dobra jednostka, tak naprawdę produkowana bodajże od pierwszej generacji V70, ale możecie mnie poprawić. Mega niezawodny
Silnik napędzany paskiem rozrządu, pasek interwał to jest 180 tysięcy albo 10 lat. Tutaj mamy wymianę w tym konkretnie egzemplarzu w maju, przy 163 był wymieniany rozrząd w maju w 2020 roku. Także auto jest świeżo po wymianie tak naprawdę rozrządu. I przechodzimy do dokumentacji. Pokażę Wam, jak wygląda dokumentacja konkretnie tego egzemplarza. Do auta mamy komplet kluczy, dwie sztuki, w obydwu działają scyzoryki. Mamy książkę serwisową, mamy fakturę za naszą wymianę oleju, ale najpierw pokażę książkę serwisową. Serwisy 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 20. W 20 był wymieniany kompletny rozrząd z pompą wody, mamy odnotowane. I nasz serwis w czerwcu wykonany przy 175, wymieniony olej w silniku i komplet filtrów, tak, łącznie z filtrem paliwa. Kwota serwisu 740 zł z diagnostyką komputerową plus polskie menu tutaj jest liczone, tak? Także mamy teraz samochód kompletny po serwisie olejowym. Niedawno był wymieniany rozrząd, także samochód jest generalnie przygotowany do jazdy. Klimatyzacja w 100% sprawna, zawieszenie sprawdzone, brak luzów na tulejach, hamulce mają tylne tarcze jakąś korozję, taki nalot tutaj na tych bębnach. Ale siły hamowania, generalnie tarcza ma grubość odpowiednią, także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Klocki hamulcowe również są grube, praktycznie z przodu jak nowe. Także myślę, że można o tarczach myśleć dopiero przy zmianie następnych klocków hamulcowych. Bardzo fajny temat, generalnie jak ktoś szuka komfortowego samochodu, dobrze wyciszonego, z niezawodną jednostką benzynową, która nadaje się do instalacji gazowej, no to właśnie taki samochód jest przed Wami. S60, można powiedzieć, że ostatnie prawdziwe Volvo, bo ono było dostępne do 2019 roku. Tak niektórzy nazywają, bo mamy te charakterystyczne przetłoczenia. Tutaj ten silnik był dostępny do końca tak naprawdę tego modelu, pierwszej generacji S60. Bardzo ciężki temat do zakupu, jeżeli chodzi o końcówkę produkcji, 8-9 rok. Ciężko ten samochód kupić, bo on bardzo fajnie trzyma cenę w Szwecji. W Polsce wiadomo, klienci tego nie doceniają albo nie rozumieją. Z opłatami te samochody naprawdę nie kosztują mało. Ten konkretny egzemplarz będzie u nas wystawiany w kwocie 33 800, po wszystkich opłatach gotowy do rejestracji. 33 800 to jest cena wyjściowa. Jeżeli auto trafi do oferty, to za tyle będzie wystawione. Ja generalnie bardzo lubię S60, bo ze względu na to, że naprawdę nie mamy dużej pracy przy tych samochodach, są odporne na korozję, bardzo ładnie wyglądają, mówię, zawsze podwozia, nie ma problemu jakichś takich typowych bolączek tego modelu. Jedyna taka typowa bolączka, która mnie dotyka, to jest problem z taśmą kierownicy, tak zwanym sasem. Tutaj akurat tego nie robiliśmy i to jest jakaś taka bolączka, która się powtarza w tym modelu, która mnie dotyka, ale tutaj zostało to sprawdzone, jest wszystko w porządku. Co nam pozostało? Wsiadamy w S60, lecimy na stację, zobaczycie sobie Volvo od spodu, zobaczycie konkretnie tego egzemplarza podwozie, tak żeby Wam pokazać, że jak to auto wygląda, że nie ma wycieków, tak naprawdę, że nie mamy nic przy tym samochodzie do ukrycia. Także lecimy na stację. Zobaczymy S60 od spodu. Bardzo ładnie wygląda podwozie. Wydech również. Jedynie wieszaki mają jakąś korozję. Fit paliwa, zobaczcie, nowy. Przez nas wymieniany. Podłoga tutaj nigdzie. Tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie ma osłony silnika. Jakieś zapocenie schłodniczki oleju. Powinni przemyć przy wymianie. Musiał zwrócić uwagę. Osłony termiczne, jak widzicie, w stanie idealnym. Podłoga też w stanie idealnym. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Kolejne S60 pojawia się w naszej ofercie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.